Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ta sprawa prosto z egzotycznej Malezji jest niesamowita z wielu powodów. Nie tylko dlatego, że makabryczne morderstwo, o którym opowiem, popełniła współczesna, skazana w wieku 45 lat na karę śmierci, czarownica, która wcześniej była znaną w swoim kraju piosenkarką pop, ale również z uwagi na to, w jakich okolicznościach doszło do zbrodni. A mówimy tu o czarnej magii. Zdumiewa także postawa samej oskarżonej, która ze swojego procesu zrobiła wielki spektakl, żeby nie powiedzieć cyrk, rozpalający emocje wszystkich, którzy to przedstawienie obserwowali. Czary, talizmany, walka o polityczne wpływy, a w końcu morderstwo i kolorowa, roześmiana czarownica po operacjach plastycznych z grubą warstwą makijażu na ławie oskarżonych. I w tle jeszcze do tego wszystkiego budzący ogromne emocje film na motywach całej tej pełnej makabry i magii sprawy. Nur Maznach Binti Ismail, znana jako Mona Fandey, zawsze uważała, że jej przeznaczeniem jest wielka sława. Początkowo sądziła, że jest skazana na sukces w branży muzycznej i to właśnie w niej się spełniała. Kobieta poślubiła Mohammada Nor Afadi Abdullah Rahmana, który twierdził, że jest jej największym fanem. Obiecał także sfinansować jej marzenia o wielkiej karierze największej gwiazdy popu w Malezji. Mona Fandey wydała album Diana, który jednak nie zadowolił jej wybujałych ambicji, pomimo że jedna z piosenek stała się nawet całkiem znana. Gwiazda stwierdziła jednak, że jej charyzma i wrażenie, jakie, przynajmniej swoim własnym zdaniem, robi na ludziach, może przynieść jej powodzenie w zawodzie, który lokalnie nazywany jest bomoch. Należałoby to przetłumaczyć jako szaman lub czarownica, czyli osoba, która nie tylko leczy za pomocą różnego rodzaju rytuałów i ziół, ale potrafi także dodać sił i zapewnić szczęście oraz powodzenie. Jeśli chodzi o swój dar do roztaczania wokół siebie szczególnej atmosfery, to Mona się nie myliła, bo rzeczywiście potrafiła przekonać nawet wykształconych i wydawałoby się inteligentnych ludzi, że jej talizmany oraz rytuały zdołają zupełnie odmienić ich życie i zapewnić im niebywałe sukcesy. Oczywiście dla Mony uszczęśliwianie ludzi nie było bynajmniej pasją czy misją. Za swoje usługi żądała ogromnych pieniędzy, tak wielkich, że niektórzy, aby mogli opłacić jej pomoc, decydowali się na sprzedaż gruntów, a nawet nieruchomości. Duet czarowników odniósł tak wielki sukces, że kupił kilka rezydencji i flotę luksusowych aut. Wydatki na czary miały się jednak klientom niewątpliwie opłacić, między innymi Mazlanowi i Idrisowi. Ten polityk z okręgu Batutalam w stanie Pahang uznał, że to już najwyższy czas, aby jego polityczna kariera rozkwitła. Chciał zostać ministrem. Pomimo, że był człowiekiem wykształconym w Stanach Zjednoczonych i udało mu się dojść już do znacznych politycznych sukcesów, bo zajmował niezłą pozycję w rządzącej Partii Narodowej Organizacji Malezji, uważał, że zasługuje na więcej i nie chciał czekać. Usłyszał, że są sposoby, aby bardzo szybko osiągnąć sukces, którego gwarantem jest szamanka Mona. Godna zaufania, pracowita, mająca zaufanych asystentów, między innymi męża Abdullah Rahmana, który miał wtedy 44 lata, oraz 31-letniego Juraimi Hassana. Chociaż troje szamanów pracujących w branży czarów obracało się na co dzień w wyższych klasach społecznych, to jednak tak zamożny klient nie trafiał im się codziennie. Postanowili wykorzystać swoją szansę i dzięki niemu uzyskać sumę, która pozwoli spełnić ich marzenia. Jak na czarowników nie były one tak fantazyjne, jak mogłoby się wydawać. Przeciwnie, nadzwyczaj przyziemne i próżne. Nim jednak powiem Wam, na co szamanka wydała pieniądze zdesperowanego polityka, opowiem Wam, w jaki sposób zdobyła jego zaufanie. Mona przekonała Mazlana, że byłby niezwyciężony, gdyby otrzymał pewien konkretny talizman składający się z Tongkata i Songkok, rzekomo należących poprzednio do byłego prezydenta Indonezji Sukarno.
Przydałyby się też niewątpliwie skuteczne zaklęcia, a ponadto należałoby przygotować rytuał. Przecież przyszłego ministra z pewnością stać na full opcję. W zamian wiedźma chciała tylko bagatela 2,5 miliona ringgitów malezyjskich. Jeden ringgit, wspomnę tylko, to niecała polska złotówka. Mazlan zapłacił parze 500 tysięcy ringgitów jako depozyt i dał im 10 tytułów gruntów jako poręczenie za pozostałe 2 miliony. Mona umówiła się z politykiem w swoim domu na przeprowadzenie rytuału, bardzo skutecznego, deszczu, kwiatów, czy też kwietnej kąpieli. Gdy klient pojawił się w domu Mony, ta nakazała mu się położyć na podwyższeniu, zamknąć oczy i wyobrażać sobie, jak spada na niego deszcz pieniędzy. A tak właśnie rzeczywiście się stanie, gdy tylko otworzy oczy. Polityk, pełen ufności w to, że bez problemu się odkuje, gdy tylko czary się powiodą, zamknął oczy, czekając na deszcz banknotów. Zamiast tego jednak na szyję mężczyzny runęła siekiera, którą Juraimi odrąbał mu głowę. Cała trójka szamanów, rozczłonkowane ciało swojej ofiary w 18 częściach, pochowała w pobliżu domu Mony, w Camping Perłas. Jak wykazało późniejsze śledztwo, morderstwo nastąpiło dokładnie pomiędzy 22 a północą 18 lipca 1993 roku. Pierwsze, co po nim zrobiła Mona, to wyprawa na zakupy. I to nie byle jakie. Wśród nowych zdobyczy znajdował się m.in. Mercedes-Benz, a następnie kobieta zainwestowała w solidny lifting twarzy. Niestety jednak czary, którymi się posługiwała, nie uratowały jej przed wymiarem sprawiedliwości. I trzeba przyznać, że los był dość rychliwy. Niedługo po zbrodni Juraimi został przyłapany na przestępstwach narkotykowych i podczas ciężkich chwil spędzonych ze śledczymi był najwyraźniej gotowy powiedzieć już wszystko, by wreszcie dano mu spokój. I tak też policja dowiedziała się o tym, że był zamieszany w morderstwo Mazlana. Zatrzymany tak się rozgadał, że nie tylko opowiedział, co się stało, ale jeszcze zaprowadził policję na miejsce zbrodni, co oczywiście skutkowało aresztowaniem w niedługim czasie Mony i jej męża. Rozpoczął się głośny proces trojga oskarżonych o morderstwo polityka. Szamani byli sądzeni przed Sądem Najwyższym w Temerloch przez 7-osobową ławę przysięgłych. Mona Fandey właśnie wtedy zyskała sławę większą niż wówczas, gdy była jeszcze piosenkarką popową. Media lokalne i międzynarodowe wprost szalały, choć dziennikarze prywatnie przeżywali chwilami istne męki, głęboko wierząc, że Mona istotnie może dysponować złymi mocami. Jak wspomina jeden z reporterów, kobieta pamiętała niektóre z imion i twarzy dziennikarzy ponad rok po pierwszym krótkim spotkaniu, jeszcze podczas wstępnego dochodzenia w sprawie jej sensacyjnego procesu o zabójstwo. Przeszywała ich wzrokiem i okazywała im skrajne emocje. Od wielkiej wdzięczności za artykuły, którymi była wprost zachwycona, po jawną niechęć, gdy wydawało jej się, że jakiś reporter jest nie dość nią zachwycony. W zamieszaniu któryś fotograf przypadkowo ją szturchnął, w odpowiedzi na co czarownica splunęła na niego, a ślina trafiła go w ramię. Reporter dosłownie rzucił wszystko, co trzymał i popędził do łazienki, żeby się umyć. Był przerażony, uważał, że oto przyczepiła się do niego klątwa, którą musi szybko z siebie zdjąć. Ale Mona liczyła na kolejne artykuły o sobie, które zresztą rzeczywiście były czytane na pniu. Więc ostatecznie zawsze jednak odzyskiwała fason i teatralnie wdzięczyła się do obiektywów. Uśmiechała się, ba, śmiała się na głos. Rzucała zalotne spojrzenia. Przybierała absurdalne w tej sytuacji pozy. Zresztą już gdy tylko cała trójka oskarżonych pojawiła się publicznie po raz pierwszy, ekscytacja dziennikarzy i widowni sięgnęła zenitu. Przed rozprawą sądową nikt nie umiał sobie wyobrazić uosobienia mieszanki gwiazdy muzyki pop, czarownicy i brutalnej, szalonej wręcz morderczyni. I publiczność się nie zawiodła. Jak wspominają reporterzy i jak widać na zdjęciach, kobieta ubierała się jak kolorowy ptak. Krzykliwie, wyraziście,
chciała za wszelką cenę przyciągać wzrok, błyszczeć. Była zachwycona tym, że jej naciągnięta chirurgicznie twarz jest stale fotografowana. Mona budziła skrajne emocje. Przerażała, wywoływała dreszcze. Sprawiała bowiem wrażenie obłąkanej, ale też skutecznie przyciągała uwagę, rozpalała ciekawość. Jedni z tłumu krzyczeli na jej widok: morderca, inni: Mona, kocham cię. Gwiazda tego zabójczego show była w niebie. Niestety dla niej ten elektryzujący wizerunek w oczach wielu odczarowała wizyta zespołu orzekającego wraz z oskarżoną w domu, w którym doszło do morderstwa. Dom ten, dziś znany z filmu nakręconego na podstawie tej sprawy, w rzeczywistości nie okazał się wcale tak bogaty, przytulny, magiczny i stylowy jak w kinie. Fakty okazały się zupełnie inne. Dom na pustkowiu, niedokończony, samotny, mroczny, otoczony trawą i dziką zielenią. Dziennikarze towarzyszyli zespołowi orzekającemu w wizji lokalnej i pełni obrzydzenia opisywali roje much, zaniedbane, zimne mury, ciemne wnętrza, smród szczątków ludzkich, których nie udało się do końca usunąć. Nic dziwnego. Poćwiartowane ciało zostało wprawdzie zalane betonem przez asystenta małżonków, pochowane więc w swego rodzaju sarkofagu, a potem wyjęte przez ekspertów, ale nie udało im się uczynić tego do końca. Mdły, metaliczny zapach krwi i gnijącego ciała stał w szokującym kontraście z witającym przybyłych barwnym, dużym portretem Mony, ubranej w jej charakterystycznym stylu. Jak przystało na skrajnego narcyza, który własną zbrodnię wykorzystywał, by uwodzić dziennikarzy i publiczność, na ścianach swego domu co krok wieszała swoje ogromne podobizny. Dom sprawiał upiorne wrażenie. Tym bardziej, że przy głównej ścianie stały rzędy butelek i słoików różnej wielkości. Zawierały oleiste substancje, a jak podają źródła, kilka skrywało włókna podobne do włosów. Dziwne amulety i inne przedmioty, które wielu uważało za składniki używane w rytuałach czarnej magii. Podczas wizji lokalnej można było ujrzeć także kuchnię, gdzie znajdowała się podwyższona platforma, na której kazano Maslanowi się położyć w oczekiwaniu na ceremonię Mandibunga, czyli kąpiel kwiatową. Orzekający w sprawie mogli sobie teraz wyobrazić, jak pełnemu nadziei na sukces politykowi kazano odchylić głowę do tyłu i jak topór dokonał dekapitacji. Oczywiście Mona usiłowała wmówić publiczności, że jej asystent był w transie, tak samo jak małżonkowie, którzy mieli być zszokowani działaniami Jurajmiego. Najwyraźniej jednak ten szok szybko minął po zakupie Mercedesa i uroczej, kojącej wycieczce. Jurajmi mieszkał w tym domu samotnie przez kilka tygodni po morderstwie. Pracowicie rąbał ciało, wrzucając jego fragmenty do grobowca, ale wtedy już para udała się do Kuala Lumpur. To, co działo się w sądzie, chyba na zawsze zapadło w pamięć wszystkim, którzy bywali wtedy na sali rozpraw. Jak wspomina jeden z dziennikarzy, kiedyś Mona wpadła w trans i mówiła tak szybko, że sędzia nie był w stanie zanotować tego, co powiedziała. Brzmiało to tak, jakby władzę nad jej ciałem przejął jakiś pobudzony duch. Ta dziwna, magiczna atmosfera, niepokojący mrok otaczający Monę w jakiś sposób oddziaływały na obecnych, którzy momentami wierzyli, że Mona nie jest zwyczajną kobietą. Gdy ekspert medycyny sądowej opisywał stan okaleczonych szczątków Maslana, wyjaśniając, w jaki sposób wyciągnął każdy kawałek z tymczasowego grobu, salę przeszył niesamowity, przerażający, osobliwy dźwięk, jakby jęk, wycie, niskie, przenikające do głębi. Obecni dosłownie skamienieli, zamarli. Niektórzy uciekli z sali. Pozostali obserwowali twarz Mony, która zastygła. Jej oczy były martwe, zimne, nieobecne. Nie mrugała. Jedna z gazet na pierwszej stronie przedstawiła tę historię, opisując dźwięk podobny do wydawanego przez kaczkę. Jednak inne gazety wyjaśniły, że ten upiorny dźwięk w rzeczywistości był skrzypieniem ław na sali sądowej, gdy podekscytowany tłum pochylił się, by lepiej słyszeć. Mona sama być może była przerażona,
stąd jej nieruchoma twarz. Innym razem kobieta przypomniała, że jest piosenkarką i trudno godzić się z myślą, że jej talent tak się marnuje, wobec czego zaproponowała, że zaśpiewa w sądzie. Uprzejmie jej jednak za to podziękowano. Po 65 dniach i przesłuchaniu 76 świadków Sąd Najwyższy wydał wyrok. Trio zostało skazane na śmierć przez powieszenie. Przysięgłym wydanie wyroku zajęło niespełna 70 minut. Po jego wysłuchaniu Mona powiedziała: cieszę się i dziękuję wszystkim Malezyjczykom. Kocham was. Mona, jej mąż oraz ich asystent złożyli apelację w sądzie federalnym, a w 1999 roku sąd oddalił ich apelację i utrzymał wyrok śmierci. Wreszcie trzej skazańcy starali się o ułaskawienie, jednak rząd odmówił. Tymczasem po więzieniu krążyły plotki, że w okolicach celi więziennej Mony miały miejsce zjawiska paranormalne, które pozwalały wpływać kobiecie na strażników. Miała ona powoływać się na swoje nadprzyrodzone moce, aby otrzymywać drinki oraz inne przywileje. Ostatnim posiłkiem skazańców były dania z KFC. Mona, Afandi i Juraimi zostali powieszeni 2 listopada 2001 roku w więzieniu Kajang. Urzędnik więzienny nie zauważył żadnych oznak skruchy, smutku czy wyrzutów sumienia. Mona do końca szokowała strojem, wypowiedziami, postawą. Przed wykonaniem wyroku oznajmiła, że ma ochotę się uśmiechać. Tuż przed powieszeniem wypowiedziała 3 słowa. Nigdy nie umrę. W 2002 roku malezyjski reżyser Amit Muhammad nakręcił film krótkometrażowy zatytułowany Mona. W 2006 roku natomiast powszechnie uznano, że film zatytułowany Dukun jest oparty na historii Mony Fandey. Premierę przesuwano nieustannie, aż w końcu film wyciekł przez Facebooka na początku lutego 2018 roku. W kinach pojawił się już 5 kwietnia 2018 roku. W filmie jednak bohaterka była uwodzicielska, kusząca, pełna uroku, którego nie żałowała mężczyznom. A w rzeczywistości Mona wydawała się bardzo zakochana w swoim mężu, co było jedną z nielicznych jej typowo, powiedzmy tak, ludzkich cech. Drugą była troska o córkę. Mówiła, że dziewczynka, wtedy 4-letnia, była światłem jej życia. Czy grała? Nie wiadomo, ale wyglądało to dość przekonująco. Jak pisali dziennikarze, wtedy przez jedną krótką chwilę świat zapomniał, że Mona jest morderczynią, przerażającym bomoch. Ta szokująca sprawa krwawego mordu, wynikającego z wiary w zabobony, chęci szybkiego osiągnięcia sukcesu z pomocą magii, a przede wszystkim to, że po potwornej zbrodni morderczyni spełniła swoje największe marzenie, stała się gwiazdą, celebrytką, sprawiło, że po tej sprawie zmieniono system sądowniczy w Malezji i odtąd nie było już mowy o spektakularnych rozprawach z ławą przysięgłych, oglądającą miejsca zbrodni. Do dnia dzisiejszego 2 opuszczone dwory Mony są uważane za idealny cel wypraw poszukiwaczy przygód, łowców duchów. Podobno słychać tam niesamowite dźwięki i dzieją się tam przerażające rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie kolejnej historii. Jeśli tylko macie ochotę, dołączcie do mnie już niebawem. Aby nie przegapić żadnego odcinka, zasubskrybujcie proszę kanał. Będę Wam wdzięczna za każdą łapkę w górę i każdy komentarz. Szukajcie mnie także na Facebooku i Spotify. Linki w opisie. Do usłyszenia.